do posiadania klimatyzacji w swoich samochodach. Przyzwyczaiła się znakomita większość kierowców. No nie wszyscy jednak wiedzą, że konieczne jest serwisowanie i dokonywanie przeglądów klimatyzacji. Tak, przede wszystkim takie serwisowanie powinno być co najmniej raz w roku, bo przede wszystkim klienci do nas głównie przyjeżdżają, kiedy jest ciepło w tej chwili i zauważają, że klima nie jest w porządku i w związku z tym trzeba jechać do serwisu. Ja myślę, że nie jest. Klimatyzacja to tak samo jak opony, jak akumulator, jak jeszcze inne, jak układ zawieszenia. Trzeba badać co roku i przede wszystkim nie czekać lata, bo tutaj zależy sprawne działanie klimatyzacji, zależy od przeglądu, od po prostu napełnienia czynnika, czy nie ma zanieczyszczeń w układzie klimatyzacji. Dlatego ja myślę, że warto pojechać do warsztatu i wcześniej i tak dalej, no ale teraz też zapraszamy. No właśnie, bo najlepsza pora to chyba wiosna, żeby sprawdzić klimatyzację, a nie wszyscy wiedzą, że no klimatyzacji też trzeba czasami używać zimą po to, żeby no ona nie uległa zepsuciu, po to, żeby po prostu zadziałała co jakiś czas. Tak, żeby cały czas była sprawna, a tutaj nawet do osuszenia szyb i ewentualnie wnętrza samochodu, bo potrzebna. Także klimatyzacja na przykład w samochodach działa przede wszystkim cały czas na okrągło, tylko wiadomo, to jej tak nie używamy. Należy przede wszystkim usłyszeć porady fachowców, jak należy, bo to nieraz często zdarza się, że niektórzy zaniżą temperaturę i później mają kłopoty z przeziębieniem. Ustaliliśmy już, że klimatyzację trzeba przeglądać przynajmniej raz w roku. Na czym polega taki przegląd? Przegląd taki polega na odciągnięciu czynnika chłodniczego, który jest w układzie, oczyszczeniu go, odciągnięciu części oleju, który znajduje się w układzie i uzupełnieniem nowym czynnikiem, nowym olejem, co jakby wydłuża żywotność całej instalacji, bo jeżeli nie robi się przeglądów, woda, która zbiera się w układzie klimatyzacji, uszkadza kompresor, sprężarkę klimatyzacji i inne też podzespoły, no i później to się wiąże z dużymi kosztami naprawczymi. Więc warto robić takie przeglądy, ten raz do roku, niekoniecznie jak jest 30 stopni ciepła, można to robić i w zimę, każdej porze roku, no, to nie jest powiedziane, że to musi być robione jak jest ciepło, tylko po prostu raz do roku, żeby zrobić ten przegląd, bo później są straszne koszty, jak coś się uszkodzi w układzie takim. Głośno też o takiej czynności jak odgrzybianie. Tak, odgrzybianie też nie powinno być robione, jak już zaczyna być czuć w samochodzie nieprzyjemny zapach, tylko też tak samo, no, zaleca się raz w roku odgrzybić ten układ, bo tam grzyby, które się rozwijają, to się rozwijają w okresie jakby zimowym też, w czasie, gdy jest ciepło na parowniku klimatyzacji i już później, jak jest już śmierdzi, mówiąc nieładnie, no to już jest jakby późno, bo później koszt jakby też jest większy oczyszczenia tego, bo same odgrzybianie takie standardowe może nie pomóc, już później to może być związane nawet z rozebraniem całego auta i czyszczeniem całego układu, jakby ręcznie mycie całych przewodów tych wentylacyjnych, a tak no to odgrzybić, wymienić filtr kabinowy i jest z głowy i są mniejsze koszty. No jak się dba o auto, to jest jakby eksploatacja jego jest, nie jest tak droga jak auto, które jest zaniedbane. Właśnie filtry kabinowe możemy sami to wymienić? Filtr kabinowy jak najbardziej. Każdy myślę, że tam, no może nie każdy, no ale ktoś tam, jak się kupuje filtr kabinowy w miarę dobrej firmy, jest instrukcja, gdzie on się znajduje, można znaleźć taką tam informację w opakowaniu i można samemu zmienić. No nie jest to takie jakieś mocno skomplikowane, chociaż w niektórych autach dosyć skomplikowane, bo trzeba tam troszeczkę porozkręcać i schowki wyciągać i nawet pedały gazu, bo zależy, gdzie jest jakby schowany ten filtr. Czyli najlepiej przyjechać do Państwa i już dokonacie tego, tak, tych czynności sami. Tak, tak. Raczej nie bierzemy jakby żadnych, nie pobieramy opłat za wymianę, jakby to już jest w przeglądzie wliczone, wymiana filtra. Jak długo trwa przegląd klimatyzacji, łącznie właśnie z wymianą czynnika chłodzącego? To cały przegląd z odgrzybianiem to trzeba mieć 1,5 godziny czasu na to. I od czego to zależy? Znaczy to zależy od ilości czynnika w układzie klimatyzacyjnym, bo proces, który jest przeprowadzany przez maszynę, jest w 100% automatyczny, to ona ustala jakby czas trwania całej tej procedury, w zależności od ilości czynnika, jest to krócej czy dłużej. No i odgrzybianie standardowo zaczynamy od 30 minut.
I właśnie opowiedzmy o tym urządzeniu, które tutaj się znajduje. Jakie są jego właściwości, co one dokonuje? No to te urządzenie dokonuje oczyszczenia tego czynnika, o którym mówiliśmy wcześniej, czyli jakby odciąga czynnik z układu, robi test szczelności na podstawie podciśnienia i uzupełnia nowym olejem i nowym czynnikiem.